Cześć, z tej strony Maciej, a dzisiaj chcę Was nauczyć tego, jak szybko uczyć się nowych słówek. Z języka angielskiego, czy tak naprawdę dowolnego innego języka, często piszecie na czacie, że ciężko przychodzi Wam podejście do kartkówki ze słówek, więc uznałem, że no, dlaczego by Wam nie pokazać takiego bardzo fajnego, prostego patentu. Moi drodzy, żeby szybko zapamiętywać słówka, trzeba wyposażyć się w dobrą wyobraźnię i w dobry system powtórek. I tego rodzaju elementy wykorzystuje program Anki, który do fiszek bardzo Wam polecam, ponieważ możecie te fiszki układać bardzo mocno pod siebie, pod Wasz jakby spersonalizowany system. I mamy tutaj taki program Anki. Sprawdźmy, jak by wyglądało ułożenie takiej normalnej, zwykłej fiszki, a potem pokażę Wam, jak ja to robię. Więc taka zwykła fiszka, powiedzmy, że mamy tutaj podstawowa karta. Jeśli uczymy się słówek, to lepiej zrobić sobie podstawowy z odwrotną kartą, ponieważ później pyta nas raz, że jakie jest polskie słowo po angielsku, a potem jakie jest angielskie słowo po polsku, więc taki mamy fajny switch. Więc zróbmy sobie w ten sposób i normalnie mieliśmy tam pierwsze słówko last i to było ostatni. Tak tworzylibyśmy normalną fiszkę. Ona wyglądałaby w ten sposób, że teraz sobie ją dodam, że miałbym coś takiego, co wyglądałoby tak. Last, ostatni, okej, wiem o tym, łatwa, ostatni, last, tak, w ten sposób. I załóżmy, że tego rodzaju fiszki sobie tworzę, też jest super i już nawet jak coś takiego zaczniecie robić, to już jest bardzo fajnie, już wasza nauka idzie do przodu, super się jest tak uczyć, aniżeli w sposób taki, że czytacie jakieś tam listy słówek i nic wam nie chodzi do głowy. Dlatego, że fiszka powoduje, że na pierwszej stronie macie jakąś podpowiedź, co jest słowem, a na drugiej dopiero musicie sobie otworzyć, macie wynik, rezultat, tak, co tam musieliście powiedzieć, więc wasz mózg robi takie wydobywanie, bardzo fajna rzecz. Natomiast można to zrobić jeszcze fajniej. I ja mam taki patent, że tworzę tak zwane fiszki ze wskazówkami. I to wygląda u mnie tak, że mam na przykład już przygotowany przez siebie zestaw, oczywiście chętnie Wam taki kod do takiego zestawu udostępnię, mam na przykład odwrotna karta ze wskazówką. I uwaga, to wygląda tak, że robię coś takiego. Przód to jest last, czyli to jest jakby to słowo po angielsku. I załóżmy, że już chcę mieć pojęcie, że to będzie ostatni. Last to po angielsku ostatni. I teraz, moi drodzy, wskazówka to jest mnemotechnika, czyli jakieś skojarzenie, zabawna historyjka, coś, co sobie tutaj ułożę. Więc myślę sobie tak, z czym mi się kojarzy last? Myślę sobie, że z lasem, las, las pełen drzew. Z czym mi się kojarzy ostatni? No to na przykład ktoś może narzekać, o nie, to już jest ostatni las w tym mieście, gdzie ja teraz będę chodził na spacery, oni chcą go wyciąć. Załóżmy, że ktoś chce wyciąć las i jakaś osoba o ekologicznym usposobieniu się zwraca do tych budowniczych, nie niszczcie tego lasu, to jest już ostatni las tutaj w tym mieście. I dzięki temu połączyliśmy sobie last z ostatnim. I zróbmy sobie tutaj takie podsumowanie w tym polu wskazówka. To już jest ostatni las. Taka nasza wskazówka. I teraz, moi drodzy, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że znowu mam taką fiszkę z napisem last, ale załóżmy hipotetycznie, że mówię, kurczę, no jak był ten las? Jestem już po 500 słówku i naprawdę wyleciało mi z głowy. Mogę sobie trochę podpowiedzieć takim specjalnym, magicznym przyciskiem o nazwie wskazówka. To jest już ostatni las. Aha, ostatni, czyli to będzie słowo ostatni, tak? Taka podpowiedź. Oczywiście nie zawsze musimy umieszczać to słowo docelowe w podpowiedzi, to jest lepiej jednak tego unikać, tylko taki przykład, że możemy sobie taką wskazówkę dać, za chwilę podam jakieś bardziej zaawansowane przykłady. Więc wiemy już, że chodzi o słowo ostatni, tak? I dzięki tej wskazówce uznajemy, że to jest łatwe. Ostatni po angielsku to, no właśnie, jak to był już ostatni las. Tak, więc oczywiście wiemy, że to będzie ostatni last. I w ten sposób, moi drodzy, można tutaj sobie kombinować fajnie, w ciekawy sposób, tymi mnemotechnikami. Dlatego ja teraz pokażę Wam kolejne słówka. Załóżmy, że to był mój zestaw na kartkówkę. Oczywiście wiem, że macie razy 10, ale uwierzcie mi, że jak wejdziecie w praktykę, wejdzie Wam to w nawyk, to dużo łatwiej się Wam będzie zapamiętywało tego rodzaju słówka. Więc jakie tam słówka jeszcze mamy? Rysować, draw na przykład mamy. Czyli rysować, draw. I teraz myślę sobie znowu, co mi się kojarzy z rysować, co mi się kojarzy z draw? Na przykład dzieci rysują i strasznie się drą przy tym, robią taki straszny hałas. Czyli dzieci drą się przy rysowaniu. To jest moja wskazówka, to jest moja podpowiedź, tak? Dorobimy dodaj i tworzą nam się automatycznie dwie karty. Wydawać się sim. Wydawać się
SIM. Ok, i teraz znowu myślimy, wydawać się SIM, jakie tutaj możemy znaleźć skojarzenia? SIM kojarzy mi się osobiście albo z jakimś Simsem z gry Sims, The Sims, albo na przykład karta SIM. I możemy sobie wyobrazić, że zepsuł nam się telefon, wyciągamy sobie kartę SIM z telefonu i mówimy, ta karta SIM wydaje mi się zepsuta. Bang, mamy to. Karta SIM wydaje się zepsuta. No i jedziemy, kolejne słówko. Widzicie, idzie jak burza, idzie bardzo szybko. Oczywiście ja już jestem osobą, która ma wprawę. U was to będzie trochę wolniej na początku wyglądało, ale uwierzcie mi, praktyka i jesteście w tym miejscu, gdzie jestem i ja. Zmuszać, force. Zmuszać kogoś do czegoś, czyli force. Czyli mamy zmuszać, pojęcie to będzie force, tak? Wskazówka, zmuszać, force. No myślimy sobie na przykład, że zmuszam cię do tego, żebyś prał moją forsę. Takie skojarzenie sobie tutaj wymyślmy, nie? Czyli zmuszam na przykład bankiera do prania mojej forsy. Takie, żeby było bardziej konkretne skojarzenie. No i bang, i jedziemy dalej. Mamy teraz ostatnie słowo, dywan, czyli carpet. I znowu myślimy, z czym mi się kojarzy to, z czym mi się kojarzy to. No to na przykład jakiś magiczny karp podróżuje na dywanie, leci sobie na niebie na dywanie, lata na dywanie, tak? Czyli robimy skojarzenie karp lata na dywanie. Mamy już nasze zestawienia, ja jestem na kartkówkę przygotowany i teraz magiczne fiszki w Anki. Automatycznie mają takie fajne algorytmy do interwałów powtórek, czyli załóżmy, że teraz się uczymy, jest rysować. I myślę sobie, rysować. Kurde, nie pamiętam. Sprawdźmy. A, dzieci drą się przy rysowaniu, ale no nie wiedziałem tego do końca, tak? Więc uczciwie mówię, to była trudna fiszka, tak? To była trudna fiszka, więc za 6 minut ten program znowu powtórzy mi tę fiszkę i będę tak, taką zdartą płytą przyswajał sobie te informacje. Wydawać się. A, wiem, wydawać się to było, że wydawało mi się, że karta SIM jest zepsuta. Nawet już nie muszę tej wskazówki zobaczyć, ale zobaczę sobie tak dla pewności. To była łatwa fiszka, więc program dopiero pokaże mi ją za 4 dni. Ok, zmuszać, czyli force. Zmuszałem kogoś do prania forsy. Bardzo łatwa fiszka dla mnie, tak? Więc znowu daję na łatwą. Dywan, karpet, o nie, wyleciało mi totalnie z głowy, nawet totalnie nie wiem, jaką mnemotechnikę sobie wymyśliłem. Aha, lata na dywanie karp, czyli to było karpet, ale to było tak ciężkie, że muszę chyba nawet sobie to powtórzyć od razu, więc klikam na powtórz, żeby powtórzyło mi się bardzo, bardzo natychmiastowo wręcz, tak? Draw, jak było draw? Tutaj już nawet nie mam podpowiedzi mnemotechnicznej, żeby troszkę sobie jeszcze utrudnić, tak? Więc draw to było rysować, bo dzieci się darły przy rysowaniu. Widzicie, ta mnemotechnika już mi wchodzi po prostu do mojego baniaka. I okazuje się, że to jednak było łatwe. Więc no, nawet już sobie dam na łatwe. Sim, wydawać się proste. Force, kurczę, jak to było to force? I teraz widzicie, możecie sobie manewrować poziomami trudności. Jeżeli dacie najpierw trudną i szybko się wam powtórzy ta fiszka, to tak czy owak później to będzie się łączyło, te mnożniki się będą łączyły. Za jakiś czas, gdy znowu dacie trudną, to już nie będzie tej fiszki znowu za 6 minut, tylko to będzie taki mnożnik, który pokaże wam ją nieco później. I Anki dba o to, żeby te interwały powtórek fajnie wam współgrały. Macie Anki na komputerze, na telefonie, cały dzień możecie się bawić tymi fiszkami, nawet na domyślnych interwałach powtórek. I naprawdę myślę, że wejdzie wam to w krew. Kartkówki nie powinny być dla was żadnym wielkim problemem, jeśli dobrze opanujecie mnemotechniki i jeśli pobawicie się programami do fiszek typu Anki, czy Quizlet, czy tego rodzaju oprogramowanie. Ja osobiście polecam Anki z tego tytułu właśnie, że mogę sobie tutaj umieszczać jakieś mnemotechniki, swoje własne adnotacje, niekoniecznie tego rodzaju rzeczy daje mi inna aplikacja. Także ja wam serdecznie polecam, jak się uczycie do kartkówek, słówek, czegokolwiek, korzystajcie z tego rodzaju technik. Polecam wam serdecznie. To był Maciej, dobra pamięć. Dajcie znać w komentarzu, jak tam wam ostatnio idzie nauka, a przede wszystkim jak idzie wam nauka słówek. Również zostawiam wam tutaj namiar na tutorial, który tłumaczę w praktyce również, jak uczyć się hiszpańskiego chociażby. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!